Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radia Kielce, jest dziś poseł Mariusz Gosek, prezes Solidarnej Polski w regionie, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się Radę Słowacką. Czy pana zdaniem Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami? Powinniśmy się tak podzielić gazem z Niemcami i wykazać tą solidarność, jak Niemcy e, chciały się dzielić. Swoimi dobrami, gdy chodzi o Rzeczpospolitą Polską. Z jednej strony jesteśmy biczowani mechanizmem Krajowego Planu Odbudowy, i stosowany jest szantaż, i Niemcy wymuszają na nas i wchodzą w kolejne obszary suwerennościowe, te, które przynależne są zgodnie z traktatami dla państw narodowych. I tutaj nie widzę żadnej solidarności. Tej solidarności też nie widzieli na przestrzeni lat, i to historycznie, ba każdy zauważa. Doprowadzili do sytuacji bardzo kryzysowej. Mówię tutaj o sytuacji gazowej, gdzie to oni są odpowiedzialni za dzisiejszy kryzys energetyczny Nord Stream 1, czyli w prostej linii współpraca z Władimirem Putinem, Nord Stream 2 również, i Nord Stream 2 na końcu został certyfikowany i na końcu doszło do tragedii wojny. Dzisiaj Niemcy wzywają, żeby państwa narodowe były solidarne, wręcz żeby nie były egoistyczne, nawet takie słowa padają z ust kanclerza Scholza. No, gdy jednak ta solidarność, my jej oczekiwaliśmy, i sprawiedliwości też, bo to jest ważne słowo. Solidarności i Sprawiedliwości od Niemiec, to tam jej nie było. Tam wychodziła Urszula von der Leyen, wychodziła z Komisji Europejskiej też Czeszka Wera Jurowa, wychodził e, niemiecki kanclerz Olaf Scholz i e, mówiła ani kroku e, w tył. Także w tym momencie, my przede wszystkim musimy zadbać o Polskę i Polaków. My pamiętamy, co się działo ze stoczniami, na przykład stocznią szczecińską e, w sytuacji, gdy, u, gdy upadała Stoczerstycz Szczecińska, ratowane było, ratowana była Stocznia w Niemczech. My pamiętamy, tam coś stało z polskimi cukrowniami. A na koniec, gdy my mówiliśmy, żeby chronić, bronić i wszelkimi sposobami ratować polski węgiel, Unia Europejska na czele z państwami wiodącymi, głównie też z Niemcami, prowadziła do polityki dekarbonizacji. Właśnie po co, panie redaktorze, żeby sprzedawać rosyjski hub tłoczony Nord Stream 2 tą nitką z hubu niemieckiego na kraje Unii Europejskiej. Gdy wybuchła wojna i teraz oni mają ogromne problemy, to wzywają do solidarności i dzielenia się gazem. My przede wszystkim musimy zadbać o Polskę e, i Polaków i tego może spodziewać się kanclerz Scholz i strona niemiecka, czyli patriotyzmu narodowego. Oczywiście jesteśmy członkami Unii Europejskiej, będziemy się wywiązywali ze wszystkich zobowiązań, bo to czynimy, ale tak samo będziemy solidarni wobec Niemców, jak Niemcy byli, byli historycznie, aż po dziś dzień solidarny względem narodu polskiego. Czy zatem zdaniem pana posła jesteśmy zabezpieczeni, nasze bezpieczeństwo energetyczne na najbliższy sezon zimowy jest zapewnione? Panie redaktorze, gdyby e, słuchano zjednoczonej prawicy, Solidarna Polska też wielokrotnie o tym powtarzała, to nie trzeba było prowadzić chorej polityki klimatycznej, e, która dążyła do ograniczenia e, emisji CO2 i te cele klimatyczne były wyznaczone w sposób irracjonalny. W istocie oznaczały likwidację, całkowitą likwidację polskiego górnictwa. W tym czasie nie wolno było dokonywać nowych odkrywek, trzeba było przechodzić na odnawialne źródła energii. Jak to się skończyło? Tak jak w Holandii. W Holandii jest Większa ilość wiatraków na powierzchni i Holandia. Franz Timmermans, notabene ten główny orędownik Zielonego Ładu, wyszedł i, i mówi, że trzeba wracać do węgla. Przecież zdjęte tam są obostrzenie, jeżeli chodzi o, o skalę funkcjonowania elektrowni węglowych. To samo w Niemczech i to o zgrozo. Robert Habeck, minister, minister gospodarki, wicepremier niemiecki z Partii Zielonych, żeby było ciekawiej. on też mówi o powrocie do węgla. Japonia ma 23 elektrownie węglowe uruchomione, jak nam nakładali kary naturów a propos tej Solidarności i kazali zamykać naszą kopalnię węgla brunatnego, kopalnię, która dawała 7% energii dla polskich gospodarstw domowych, to to była ta Solidarność, a później w zabezpieczeniu okładali nas karami, prowadzili do polityki zniszczenia polskiego węgla i dzisiaj trzeba to powiedzieć sobie jednoznacznie, a my jako Zjednoczona Prawica, jako obóz Solidarnej Polski Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego Panie Prezesie, panie Rosław Kaczyński, pan minister Zbigniew Ziobro, jasno i twardo broniliśmy. Bronimy i bronić będziemy polskiego węgla. Bo to raz, że z jednej strony kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, nie tylko w samym górnictwie, ale i w całym łańcuchu dostaw, ale to przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne Polski. Na koniec, ostatnie zdanie, panie redaktorze. Dzisiaj mamy trzy stabilne źródła energii. Węgiel, atom i gaz. Wiemy, jak wygląda sytuacja z Atomem, z Gazem, co Putin uczynił i Niemcy doskonale widzimy więc trzeba powrotu do węgla, trzeba wrócić do tego, co jeszcze 10 lat temu w 2012 roku mówiła na przykład Solidarna Polska w polskim sejmie na konferencji prasowej, prowadziliśmy specjalne akcje, też Europejską Inicjatywę Obywatelską. Tylsko polski węgiel. Bezpieczeństwo tak, będziemy bezpieczni, jeżeli Unia Europejska cofnie się, wypowiemy. ETS, czyli ten cały chory pakiet energetyczno-klimatyczny. OZE nie są stabilnymi źródłami energii. Podałem przykład Holandii, to samo jest z fotowoltaiką. Stabilne źródło energii to jest węgiel, czyli wypowiedzenie pakietu energetyczno-klimatycznego, tej polityki green dealu, zielonego ładu. I wtedy tak będziemy bezpieczni. Jeżeli Unia Europejska nie zmieni kierunku, to będzie bardzo trudno. W minionym tygodniu Sejm przyjął także e, dodatek. E, 3000 zł dla e, osób e, ogrzewających swoje mieszkania w Węglu. Tymczasem opozycja krytykowała, dlaczego tylko i wyłącznie te osoby mają korzystać, a na przykład ci, którzy ogrzewają gazem już na wsparcie rządu liczyć nie mogą. No właśnie, to jest ta opozycja, która cały czas wszystko i wszystkich krytykuje i była głównym orędownikiem też niszczenia węgla. Przecież to oni wturowali Unię Europejską, Komisję Europejską, żeby ten węgiel niszczyć, a dzisiaj wielcy nawróceni, niczym Franz Timmermans z Holandii, chcą powrotu do węgla i pytają się, gdzie jest węgiel. No, węgiel jest tam, gdzie go opozycja Zostawiła w miksie energetycznym ten węgiel oni zostawili na szarym końcu, także dzisiaj szukają odpowiedzi za na stawiane sobie pytania, a gdy wcześniej te, 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 te nie zauważali linii i narracji i w którą stronę idzie Komisja Europejska. Dodatek węglowy ulży Polakom. Dzisiaj wiemy, jaka jest sytuacja na całym świecie i występująca inflacja to nie jest tak, że za inflację w Polsce, w Niemczech, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Od 40 lat jest najwyższa inflacja. No to tam też odpowiedzialność za to ponosi Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, że jest najwyższa inflacja w Stanach Zjednoczonych. No tam, tam nikt nie chce impeachmentu dla pana prezydenta Bidena. No takie są prawa rynku. A dzisiaj opozycja skrzętnie wykorzystuje każdy kryzys. Nie, nie ma konstruktywnych pomysłów, ma destrukcyjne pomysły. Siłowo chce wręcz wyprowadzać organy konstytucyjne. Natomiast panie redaktorze, jedna ważna rzecz. Na dzisiaj, my dzisiaj pochylamy się też nad poszerzeniem tego katalogu pomocy. To jest prawdziwy rząd, który wodzi naprzeciw Polakom, czyli nie tylko dopłaty do węgla, bo te już są zakładane w tej ustawie, ale także i być może do innych alternatywnych źródeł energii, jak chociażby PELET czy olej opałowy, bo o tym też słyszymy przecież od Polaków, którzy docierają chociażby do naszych biur. Także to jest przykład na to, że ten rząd działa. Nawet w sytuacji ogromnego światowego kryzysu on działa. W sytuacji, gdy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, to była polityka zamykania polskich Kopalni strzelania do górników. Przecież Polacy to pamiętają. Pani pośle, to teraz e, zmienimy temat, przejdźmy do polityki lokalnej. Czy pana zdaniem czekają nas zmiany w zarządzie województwa? Osoby, które odeszły z Solidarnej Polski i założyły Stowarzyszenie Lud Świętokrzyski, domagają się, aby Tomasza Jamkę zastąpił radny Paweł Krakowiak. Czy te e, zmiany są realne i na ile, pana zdaniem? Ja myślę, że to taka bardziej była wrzutka medialna. Ja Powiem tak, formalnie wygląda to tak, że taki wniosek musiałby być złożony zgodnie z ustawą o samorządzie województwa przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Jeżeli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, <laughs> gdzie dochodzi też do spotkań w ramach Rady Koalicji, czy spotkanie prezesów, to tam zapytają takie decyzje kierunkowo. Oczywiście też istotny tutaj wpływ na te decyzje mają radni, ale według mojej najlepszej wiedzy, tej którą posiadam, też z rozmów z radnymi, też z panem marszałkiem Jamką. Pan marszałek Jamka no, cieszy, się, e, cieszy się raczej uznaniem radnych, także trudno tutaj zakładać taki e, modus operandi, model działania, że pójdzie to w kierunku odwołania pana marszałka Jamki, no bo niby dlaczego tak naprawdę? No koledzy z e, ludu, tak, świętokrzyskiego e, mówią, że nie mają swojego przedstawiciela w e, samorządzie województwa. My ci jako Solidarna Polska nie możemy też tak powiedzieć, dojść z tym torem na narracji, ale ja tego mówił nie będę, ale wypowiem jednak, że nie mamy swoich przedstawicieli w wielu instytucjach szczebla centralnego. No to może też powinienem usiąść i porozmawiać centralnie, czy pan minister w tym zakresie, żeby realizować tam propaństwową politykę w tych obszarach, gdzie te osoby mają najlepsze kompetencje, byłyby w stanie najlepiej pokierować też pewnymi instytucjami w zakresie dobrze funkcjonującego państwa polskiego. Ale ja nikomu nie życzę źle. Jeżeli koledzy życzą źle, pan senator, i pan radny, panu marszałkowi Tomaszowi Jamczeń, to jest mi przykro, jeżeli chcą go zwalniać z pracy, dlatego że wiem, że panowie znają się 20 lat i, e, i liczę jednak tutaj na taką refleksję i podanie sobie dłoni. Ja z panem senatorem rozmawiam, mamy dobre, uważam, relacje poprawne. Ja liczę tutaj głęboko na refleksję, natomiast co do zmian w zarządzie województwa, jestem. Przekonany, że tych nie będzie. Dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę poseł Matiusz Gosek, świętokrzyski parlamentarzysta z Literniej Polski, prezes ugrupowania w regionie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości był gościem Polskiego Radia Kielce. Dziękuję panie redaktorze. Dobrego dnia, jeszcze radio Radia Kielce.